były naprawdę wspaniałe 4 sezony. 4 sezony pełne wielu przeżyć i wspólnych emocji, które nam towarzyszyły. To są chwile, których się nie zapomina już na zawsze. I krótko mówiąc, spędziłem tutaj te 4 lata ciesząc się jazdą, ciesząc się tym, że tu jestem w tak fajnym środowisku sportowym. Myślę tutaj o klubie, o moich kolegach z drużyny, myślę tutaj o kibicach, którzy są wspaniali w Lublinie, więc ogromne wielkie dzięki, bo to już się zapamięta po prostu na zawsze. Ja po prostu chciałbym utrzymać dobrą formę, iść na dobrym sportowym poziomie, bo to wtedy najbardziej cieszy, jak możemy startować, przeżywać te wszystkie emocje takie pozytywne i wygrywać, czy to biegi, czy to mecze. Więc życzę sobie tego, żeby ta forma była na wysokim poziomie i żeby cały czas ta jazda mnie cieszyła, bo to jest klucz do późniejszych sukcesów. To napędza później, jeśli chodzi o przygotowania, jeśli chodzi o podejście do tej rywalizacji sportowej, więc no, chciałbym tak z takim optymizmem cały czas z radością siadać na motocykl i oczywiście wygrywać. Najtrudniejsze są momenty wtedy, kiedy nie idzie, po prostu. Kiedy chcesz jechać dobrze, kiedy chcesz pomóc drużynie, kiedy chcesz wygrywać biegi, a coś tam się nie układa. Ja pamiętam właśnie chociażby z tego sezonu, to tak naprawdę chyba początek sezonu był taki najtrudniejszy, bo najsłabiej jeździłem wtedy. I sztuką jest umieć się podnieść gdzieś tam po tych porażkach i zbudować wysoką formę i znowu wygrywać. Wydaje mi się, że gdzieś tam to mi się udało, no bo było różnie, a końcówka sezonu już faktycznie była taka udana dla mnie, dla całego zespołu, dla moich kolegów. Wygraliśmy tą ligę w sposób zdecydowany i przekonywujący.